jest ustalenie na tej podstawie przynależności do danego gatunku. Natomiast według mnie rozpiętość w budowie szczęki ludzkiej jest tak wielka, że raczej niemożliwe jest określenie na tej podstawie, jaki gatunek reprezentuje. Dlatego też, kiedy na przykład patrzę na czaszkę Australopiteka, której niewielka objętość wskazuje na przynależność do gatunku małp, to mimo iż łuki zębowe przypominają uzębienie człowieka, nie jestem w stanie uczciwie stwierdzić jedynie na tej podstawie, czy jest to przedstawiciel jakiegoś gatunku małp, istota człekokształtna, czy prawdziwy człowiek. Nie ma wątpliwości co do faktu, że w przypadku dowodów kopalnych można mówić jedynie o odkryciu jednoznacznie ludzkich lub zwierzęcych form. Próby udowadniania przynależności do gatunku na podstawie fragmentów szczęk są mało wiarygodne. Jak widać, mimo licznych prób, paleontologii nie udało się aż do dzisiaj dostarczyć przekonujących dowodów na istnienie ewolucji. Jak zatem wytłumaczyć pewne podobieństwa, jakie można zaobserwować między zwierzętami i ludźmi? Niektórzy próbują wykorzystać ten fakt na poparcie tezy o wspólnym pochodzeniu obydwu gatunków. W tym miejscu należy przede wszystkim zwrócić uwagę na istnienie inteligencji. W tym zakresie rodzaj ludzki dysponuje bez wątpienia nieporównanie większym potencjałem niż zwierzęta. Projektujemy i budujemy gigantyczne miasta, produkujemy niezwykle skomplikowane maszyny, na przykład samoloty. Czy te różnice między ludźmi a zwierzętami są rzeczywiście aż tak duże, jak nam się wydaje na pierwszy rzut oka? Naukowcy z Oklahomy przez 10 lat obserwowali przy pomocy kamer telewizyjnych zachowanie szympansicy Washoe. Jak dowiodły eksperymenty, można ją było nauczyć pewnych umiejętności, m.in. znaków języka migowego. W ten sposób szympansica dawała sygnał, że chce zjeść truskawkę lub jabłko, albo pić. Dla niektórych był to wystarczająco przekonujący dowód, że małpy mogłyby się nauczyć mówić, gdyby nie brak odpowiednich mięśni w krtani. Powszechnie znane jest zjawisko, że zwierzęta można nauczyć pewnych zachowań. Na przykład ten owczarek alzacki. Kiedy słyszy gwizd pasterza, potrafi zagonić stado owiec w pożądanym kierunku. Czy jednak ta wyuczona reakcja stanowi dostateczny dowód, że jego mózg jest zdolny do abstrakcyjnego myślenia czy zdobycia umiejętności mowy? Z całą pewnością nie. Przepaść między ludźmi a zwierzętami jest nie do pokonania. Przed chwilą oglądaliśmy przebieg tresury psa pasterskiego. Dobrze wyszkolony pies jest w stanie zrozumieć nawet najbardziej niepozorny ruch swojego pana, czy też najcichsze gwizdnięcie lub rozkaz ustny. Ewolucjoniści wyciągają z tego prosty wniosek. Psy posiadają potencjalną zdolność do nauczenia się języka. A właściwie nie tylko psy, ale również delfiny czy szympansy. Małpa jest nawet w stanie przy pomocy kilku znaków języka migowego przekazać informację, czy chce truskawkę, malinę, a może agrest. Rzeczywiście, ten rodzaj języka jest w miarę zrozumiały dla zwierząt posiadających lepiej rozwiniętą inteligencję. Czy to jednak oznacza, że jest ono w stanie pojąć podstawy ludzkiego języka z jego strukturą gramatyczną? Odpowiedź jest znowu negatywna. Zwierzę, podobnie jak bardzo małe dziecko, najwyżej połączy pojęcia w jeden ciąg, który jest jednak całkowicie pozbawiony jakichkolwiek związków logicznych i struktury gramatycznej.
Człowiek natomiast posiada znacznie większe możliwości, potrafi bowiem posługiwać się językiem na wielu poziomach, gramatycznym, syntaktycznym czy fonetycznym. Język niemiecki, francuski i każdy inny posiada swoją głębszą strukturę, która polega na łączeniu pojęć i nadawaniu im odpowiedniej formy gramatycznej. Stworzenie na przykład komputerowej bazy gramatycznej jakiegoś języka wymaga zastosowania bardzo skomplikowanych programów i specjalnego oprogramowania hard i software. Ponadto różnice między językami nie ograniczają się wyłącznie do słownictwa, ale są także związane z ich głęboką strukturą, która pozwala na łączenie pojęć w konkretnym języku w sobie właściwy sposób. Budowa mózgu ludzkiego umożliwia natychmiastowe rozpoznawanie i rozumienie zarówno struktur powierzchniowych, jak i głębszych warstw języka. Oznacza to, że posiada odpowiednią bazę komputerową, która pozwala na zrozumienie reguł stosowanych przy łączeniu pojęć w komunikacji językowej. Zwierzęta są pozbawione tej zdolności. Co ciekawsze, człowiek nabywa umiejętności rozróżniania między powierzchniową a głęboką strukturą języka w pierwszych latach swojego życia, aż do osiągnięcia wieku dojrzewania. Posiada on też zdolność do tworzenia, rozumienia i ustnego przekazu gramatycznego języka z jego głęboką strukturą. Potem jest już w stanie zrozumieć głęboką strukturę gramatyczną, strukturę każdego języka. Jeśli jednak dziecko jest pozbawione kontaktu z powierzchniową i głęboką strukturą języka do okresu dojrzewania, to nigdy nie będzie w stanie nauczyć się gramatycznego języka w okresie późniejszym i do końca życia będzie posługiwać się językiem na poziomie małego dziecka, wypowiadając zaledwie ciągi wyrazowe. Tak, jak to było w przypadku Indian amerykańskich i chłopca z Avignon, który wychował się wśród zwierząt i nigdy nie nauczył się ludzkiej mowy. Wynika stąd, że możliwość nauczenia się języka na poziomie jego głębszej struktury jest dosyć ulotna i genetycznie kontrolowana. Fazy pośrednie nie występują. Niemożliwy jest także połowiczny przebieg tego procesu. A tak właśnie musiałoby być w przypadku, gdyby teoria Darwina była prawdziwa. Zatem i w tym przypadku brakuje form pośrednich. Zwierzę, o czym wcześniej